Krzysztof Banasik, witam serdecznie w 14 odcinku magazynu Tylko Śląsk. Dzisiaj jest z nami Kamil Kuleta, redaktor Śląsk.netu. Witam. Oraz nasz gość specjalny, chociaż dzisiaj muszę powiedzieć, że chyba bardziej gospodarz, prezes Stowarzyszenia Klubu Kibiców Niepełnosprawnych, pełnomocnik marszałka do spraw osób niepełnosprawnych, Paweł Paros, witamy serdecznie. Cześć. Paweł, zaczniemy od świeżej informacji. W środę i we wtorek byłeś w siedzibie PZPN-u, by tam rozmawiać, mediować na temat pewnych kwestii związanych między innymi z osobami niepełnosprawnymi. Powiedz nam proszę, jak przebiegała ta wizyta, jaki był temat tej wizyty, z kim rozmawiałeś i co udało się ustalić? Wspólnie z Michałem Fitasem, który jest wiceprezesem Klubu Kibiców Niepełnosprawnych Śląska Wrocław, ale też prezesem Federacji Ogólnopolskiej Kibiców Niepełnosprawnych, byliśmy w Ożarowie Mazowieckim na takim spotkaniu z delegatami Polskiego Związku Piłki Nożnej po to, żeby porozmawiać troszeczkę o udziale osób niepełnosprawnych w meczach piłki nożnej, po to, żeby wyjaśnić sobie pewne kwestie związane z tym, w jaki sposób takie grupy należy przyjmować, żeby uświadamiać na to, że te grupy mają specjalne potrzeby, żeby także mówić o tym, że osoby z niepełnosprawnością na trybunach to nie tylko ci, którzy są na wózkach, to także osoby, które nie widzą, nie słyszą, także osoby z niepełnosprawnością intelektualnie. To jest bardzo różnorodne środowisko i należy do nich specjalnie podejść. Mówiliśmy też o tym, w jaki sposób te osoby mogłyby nam pomóc w klubach w rozwoju takich ośrodków jak nasz. W Polsce jest w tej chwili kilkanaście ośrodków skupiających niepełnosprawnych kibiców. Chcielibyśmy, żeby było ich jak najwięcej, bo wtedy też łatwiej o współpracę, o jakieś wspólne, fajne, dobre, mądre projekty. Więc zachęcaliśmy do tego, żeby tę wiedzę przekazywali również w swoich lokalnych ośrodkach. Przykład chociażby we Wrocławiu audiodeskrypcji, czyli tego komentarza specjalnego, czy bardziej nawet może sprawozdania dla osób, które nie widzą, które opisują to, co się dzieje na murawie, jest fantastyczną sprawą. Dlaczego tego nie stosować na wszystkich stadionach? Przy okazji mieliśmy też okazję spotkać się z pracownikami PZPN-u, którzy zarządzają też jakby rozgrywkami, zarządzają też bezpieczeństwem na polskich trybunach, ale też mają niesamowity wpływ na to, w jaki sposób wyglądają mecze reprezentacji Polski. I tam też udało nam się bardzo wiele ciekawych rzeczy poruszyć, chociażby to, że Polska jest w tej chwili pierwszym krajem w Europie, który bilety dla osób niepełnosprawnych dystrybuje nie tylko dla osób, które się poruszają na wózkach, ale również dla innych niepełnosprawności. I to jest ogromny sukces FKN-u i myślę, że tutaj możemy się po prostu tym chwalić w Europie. Gratulujemy w takim razie tych sukcesów i mamy nadzieję, że PZPN czy też inne kluby piłkarskie, czy też kluby piłkarskie chyba dostrzegają coraz częściej te potrzeby osób niepełnosprawnych. Jeszcze pewnie zadam Ci to pytanie, bo Ty będziesz miał na pewno najbardziej rzetelne informacje, rzetelne doświadczenia na ten temat. Podczas spotkania z Piastem Gliwice w sobotę mieliśmy przyjemność uczestniczyć, być widzami tego niesamowitego wydarzenia, czyli pobicie rekordu świata, tego nieoficjalnego rekordu, bo pewnie ciężko jest rzeczywiście tak bardzo rzetelnie obwieścić ten rekord. Natomiast mimo wszystko nieoficjalny rekord świata w liczbie osób niepełnosprawnych z opiekunami to 1074 osoby. Oczywiście to przypomnijmy, że to jest pobicie rekordu, który również został ustanowiony wcześniej na stadionie Wrocław. Powód do dumy? No myślę, że ogromny. Pamiętam, jak kilka lat temu pojechaliśmy na konferencję takiej organizacji CAFE, która zajmuje się dostępnością, udostępnianiem stadionów z ramienia UEFA na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. I tam dowiedzieliśmy się o tym, że jedna konferencja była w Londynie, druga była w Paryżu. Dowiedzieliśmy się, że kiedyś na meczu Ligi Rugby zgromadzono 700 kibiców z niepełnosprawnością. Od razu nam się gdzieś w głowie urodziło, a może kiedyś to pobić. I faktycznie 3 lata temu udało nam się to zrobić na meczu z Lechią Gdańsk. Tym razem znowu z powodu ogromnej akcji, która została zorganizowana najpierw przez Federację Kibiców Niepełnosprawnych, Polski Związek Piłki Nożnej i Ekstraklasę, takiej ogólnopolskiej
o nazwie Tydzień Bez Barier. My postanowiliśmy razem ze Śląskiem Wrocław i z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w takim partnerstwie, takim trójpartnerstwie zrobić coś niezwykłego, niesztampowego. No, pomyśleliśmy, może spróbujemy, pokusimy się o poprawę tego wyniku sprzed 3 lat. Udało się, okazało się, że strasznie ciężka praca, bo to było po prostu mnóstwo telefonów, mnóstwo maili. To była ogromna praca również Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który nas no, kontaktował, sam też wysyłał, dzwonił z informacjami o tym meczu. My również odebraliśmy po prostu setki telefonów. Trzeba było te listy stworzyć, trzeba było to wszystko policzyć. Prace, jak się pewnie domyślacie, trwały do ostatnich chwil. Jeszcze dosłownie kilka godzin przed meczem zbieraliśmy jeszcze ostatnie osoby z niepełnosprawnościami po to, żeby ta liczba była jak największa. No i udało się. Znowu we Wrocławiu stało się coś niezwykłego przy okazji naszego ukochanego Śląska Wrocław. I to, co powiedziałeś, że kluby dostrzegają, że na trybunach są osoby niepełnosprawne. No, we Wrocławiu to było 12% całej widowni, więc trudno nie dostrzegać aż tak dużej grupy ludzi. I co wydaje mi się też ważne, kiedy mamy ofertę dla tych ludzi, kiedy wyjdziemy z taką inicjatywą, to jak się okazuje, ten stadion może się zapełniać, bo umówmy się, gdyby tak w różnych środowiskach zrobić mocne marketingowe akcje, zebrać ludzi, to wydaje mi się, że ten stadion też miałby być może większą frekwencję. Okazuje się, że ta praca przynosi po prostu efekt. No, faktem jest, że te osoby no, miały bilety darmowe, może to było też jakby ułatwienie w tym, żeby one przyszły na mecz, za co również dziękujemy Śląskowi, że z taką też zawsze otwartą tu dłonią wychodzi w naszą, do naszych potrzeb. Niemniej no, ogromny sukces, to tu kryć. Ja jestem z tego bardzo dumny. Ogromne też podziękowania dla właśnie Michała Fitasa, który też bardzo mocno ze mną zaangażował się w tą akcję, który bardzo mocno zaangażował się w dystrybucję tych biletów. No i też nie byłbym sobą, gdybym nie podziękował ludziom, którzy się zaangażowali z ramienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. I tutaj myślę o dyrektorze Andrzeju Mańkowskim, który też od samego początku i również przy okazji tamtego rekordu gdzieś był razem z nami i wspólnie tą ideę sobie wymyśliliśmy. Staraliście się zrobić coś innego, coś kreatywnego i to się zdecydowanie chyba udało, prawda? Dokładnie, super, super wydarzenie. Bardzo fajnie, że we Wrocławiu został taki rekord pobity. No co, liczymy na kolejnym może już za rok. Być może znowu na jakimś meczu wiosennym, tylko tym razem w grupie walczącej o mistrzostwo, a nie o utrzymanie. A patrząc na grę Śląska w ostatnich spotkaniach, jest nadzieja, że wreszcie w kolejnym sezonie Śląsk powalczy o coś więcej niż tylko mistrzostwo grupy spadkowej, mistrzostwo rundy finałowej, przepraszam, bo w tym momencie jesteśmy drużyną, która ma najwięcej punktów w tej rundzie finałowej, 16 na 18 możliwych, druga jest Legia, która ma 13 na 18, Arka Gdynia, z którą będziemy grać, ma 3 punkty na 18 możliwych w tej rundzie finałowej. Spróbujmy porozmawiać trochę o tym meczu z Piastem Gliwice, bo wynik 3-1 sugerowałby, że Śląsk był tutaj zespołem zdecydowanie lepszym. Na pewno był skuteczniejszy, ale czy rzeczywiście był lepszy? Nie, Śląsk nie był zespołem lepszym. Piast również nie był zespołem lepszym. To był mecz wyrównanych zespołów z tą różnicą, że Piast musiał, a Śląsk tylko mógł. I to było widać na murawie. Zawodnicy Śląska grali na większym luzie, zawodnicy Piasta, jeżeli już byli na naszej połowie, a byli w drugiej połowie zwłaszcza bardzo często, to no niestety brakowało im zimnej krwi, co właśnie jest spowodowane miejscem w tabeli. No. Myślę, że na pewno dochodziły również do nich sygnały z niecieczy, gdzie Brookbet prowadził i w tym momencie Piast znalazł się w strefie spadkowej, więc to na pewno nie ułatwiało im zadania. Natomiast no, wygraliśmy, myślę, że zasłużenie, ale nie do końca dominowaliśmy w tym spotkaniu. Na pewno stać nas na jeszcze lepszą grę, pokazały to poprzednie spotkania. Ten mecz był kolejnym z serii wygranych, ale już nie tak efektownie jak poprzednie. Kilka serii Śląsk-Wrocław kontynuuje. 7 mecz Śląska bez porażki. 11 mecz bez porażki u siebie. Pamiętacie, kiedy ostatnio przegraliśmy? Z Arką Gdynia. To było dawno, dawno temu, 1-2. Przegraliśmy jeszcze u siebie z Wisłą Kraków. Jesteśmy najlepszą obok Górnika Zabrze drużyną, jeżeli chodzi o liczbę porażek u siebie, jeżeli tak można powiedzieć, bo tylko my i Górnik Zabrze mamy 2 porażki u siebie, wszystkie inne kluby mają więcej porażek u siebie. No i 4 mecze z rzędu u siebie wygraliśmy już. Co również ważne,
Robert Pich wreszcie się odblokował. Mamy tutaj, nie wiem czy widać w aparacie, w kamerze, chyba nie widać tego kalendarza. Tutaj obok nas wisi taki kalendarz na bieżący miesiąc, czyli na maj, i jest na nim cieszący się Robert Pich. To jakby ktoś przewidział, że w maju Robert Pich odżyje, bo już w poprzednim spotkaniu Pich zagrał dobry mecz. Teraz dwa gole. Ostatnio dwa gole Robert Pich zdobył 10 marca 2017 roku we Wrocławiu przeciwko Piastowi Gliwice, czyli Pich lubi chyba ten zespół. Paweł, jak z twojej perspektywy to spotkanie wyglądało? Faktycznie, no, muszę się zgodzić, że Śląsk może nie dominował w tym meczu, nie naciskał jakoś bardzo strasznie, nie wsiadł, jak mówi się to kolokwialnie, na Piasta, aczkolwiek można powiedzieć, że zagrał też bardzo mądrze, ponieważ no, przepiękne kontry, to były dwie przepiękne kontry, które skończyły się bramką. Ta druga bramka Śląska to wręcz dla mnie była no, taki majstersztyk, można powiedzieć, no, przepięknie wyprowadzona po prostu akcja i wydaje się, że no, z tego trzeba się cieszyć. Pamiętajmy o tym, że bardzo nam trudno było jakiekolwiek punkty w pewnym momencie, że Śląsk strasznie no, bił głową w mur, nie dał rady wygrywać. Bramki stracone w ostatnich minutach, seria kontuzji, no, cała masa nieszczęść, które spadło na Śląsk, więc należy się cieszyć. Szkoda, że tak późno, bo chyba wszyscy mówimy, że szkoda, że ten sezon się zakończył, bo widać, że Śląsk po prostu złapał formę, bo widać, że panowie chcą na końcu tego sezonu biegać, że chcą walczyć, że sobie wytyczają jakieś cele, że nie odpuszczają, co jest bardzo ważne. Pamiętam, jak przed meczem właśnie z Piastem trener Pawłowski też mówił, odpowiadał na pytanie dziennikarzy, w jaki sposób no, będzie podchodził do tych meczów, czy będą tam grali zawodnicy młodzi też, czy postawi odważniej na nich, i wypowiedział się w tej kwestii, że no, Śląsk ma też jeszcze inne cele do zdobycia w tym sezonie. Myślę tutaj o Centralnej Lidze Juniorów, myślę tutaj też o zespole drugim, który puka do trzeciej ligi z powrotem, więc też warto na te cele stawiać, czyli tych młodych zawodników nie zajeżdżać. Ja to też rozumiem. Natomiast cieszę się bardzo, że przy okazji i naszej akcji, tego co robiliśmy na stadionie, przy okazji Tygodnia Bez Barier i tej naszej akcji tu Wrocławski Śląsk Bez Barier, znowu wygraliśmy, bo zawsze kiedy taką akcję organizujemy, Śląsk odnosi sukces. Oby częściej może takie akcje trzeba by organizować, natomiast oczywiście to kosztuje tak dużo pracy, że nie bylibyśmy w stanie. Ale wydaje mi się, że należy być zadowolonym z tego meczu. Piast musiał wygrać, nie udało się mu to, co sprawia, że ostatnia kolejka będzie bardzo, bardzo ciekawa. Będzie bardzo ciekawa. Ciekawie też powinno być w przyszłym sezonie. Śląsk powoli już chyba zastanawia się nad tym, w jaki sposób stworzyć drużynę, zbudować drużynę na przyszły sezon, bo w tym rzeczywiście no, ta forma przyszła zdecydowanie za późno. Wtedy, kiedy trzeba było wygrywać, czyli w środku sezonu, kiedy tworzyła się tak naprawdę tabela i za chwilę był dokonany podział na grupę mistrzowską i grupę spadkową, to wtedy Śląsk miał problemy duże z wygrywaniem i tych punktów nie zdobywał. Ja chciałbym też podkreślić, że punkty zdobywa cała drużyna, ale na te punkty pracują bardzo często indywidualności. Jak spojrzymy na inne zespoły, to najczęściej te indywidualności ciągną za uszy pozostałych całą drużynę. W Śląsku w pewnym momencie zabrakło chyba takiego jakiegoś jednego zawodnika, który byłby w stanie wybić się poza pozostałych i zdobyć zwycięstwo, zdobyć trzy punkty pomimo słabej gry kolegów. Brakowało nam takiego zawodnika, chociaż jak się okazuje, takich zawodników w składzie mamy, bo jest Marcin Robak, który potrafi sam mecz wygrać, jest Kosecki, który wreszcie, kiedy był zdrowy, w tych trzech meczach pokazał, że potrafi grać w piłkę i nawet mówiło się o nim w kontekście mundialu, co tak bardziej chyba trochę było kaczką dziennikarską i pewną prowokacją, ale mimo wszystko ten temat się pojawił. Jest Robert Pich, który potrafi pociągnąć na skrzydle i zrobić różnicę. Jest Michał Chrapek, który jest kreatywny, ale no został tak, a nie inaczej potraktowany przez Arkadiusza Piecha w meczu chyba z Pogonią Szczecin i niestety sezon ma już z głowy, więc w Śląsku w pewnym momencie zabrakło moim zdaniem jednego zawodnika, który pociągnąłby
tę grę i potrafiłby wygrać dla Śląska dany mecz. Teraz jak nie Kosecki, to Robert Pich. Wcześniej Kosecki wygrywał nam mecze, teraz zrobił to Robert Pich, strzelając dwa gole. Cieszy na pewno asysta Daniela Łuczaka. No, Kosecki nie zaliczy swojego setnego meczu w Ekstraklasie do udanych, bo szybko z boiska zszedł. Tuż po jego zejściu Daniel Łuczak asystował przy golu na 1-0. Cieszy na pewno powrót Cholewiaka na lewą stronę. On zaliczył również asystę dzięki temu. No i aż 3 bramki z gry zdobyliśmy, prawda? To jest coś, co w tym sezonie zdarzyło się tylko raz wcześniej. Z Pogonią Szczecin w październiku 3-0 wygraliśmy i tam też 3 bramki z gry były, także to dopiero drugi taki mecz w tym sezonie. No i też nawet jak nam nie szło w tym meczu, bo w tym meczu nam moim zdaniem nie szło, Piast miał bardzo dużo sytuacji, 2 poprzeczki, 1 słupek, kilka jeszcze innych sytuacji. Nawet jak nam nie szło w tym meczu, my potrafiliśmy ten mecz wygrać. To coś, co wcześniej się chyba nie zdarzało. Ale zostawmy mecz z Piastem, bo mamy wyjątkowego gościa, więc chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali na temat tych rzeczy około meczowych. Myśleliście o rekordzie Guinnessa? Sprawdzaliście to, czy liczba osób niepełnosprawnych na meczu piłki nożnej da się to sklasyfikować jako rekord Guinnessa? Sprawdzaliśmy, niestety takiej klasyfikacji nie ma, w związku z czym nie mogliśmy tego zgłosić w ramach oficjalnego rekordu, ale z drugiej strony jakoś nam się specjalnie tym się nie przejmujemy. Wydaje się, że ta akcja miała też dużo ważniejsze cele społeczne. Tu też nam chodziło o to, żeby po pierwsze podkreślić rolę właśnie Śląska Wrocław w tym przełamywaniu barier, żeby zachęcić osoby z niepełnosprawnościami do tego, żeby przyszły na stadion, bo też wiemy dokładnie, że jak ktoś przyjdzie raz, zobaczy taki mecz, to bardzo często będzie chciał powrócić, że te ośrodki, szczególnie które przyjechały do nas do Wrocławia, wysłały nam już sygnały, że chociażby dzieciaki, które z tych ośrodków przyjechały na Stadion Wrocław, no po prostu już marzą o kolejnym meczu, już czekają i troszkę załamane nawet tym, że sezon się już skończył i będzie trzeba czekać dopiero do lipca. W związku z czym wydaje mi się, że to był główny efekt tej akcji. A cyfry tylko przy okazji. Ja jeszcze może dodam, my jesteśmy organizacją całkowicie apolityczną, całkowicie, ale my ten rekord, tą liczbę też wyraźnie dedykowaliśmy właśnie między innymi środowisku osób niepełnosprawnych, tej grupie, która w Sejmie walczy o nasze prawa, które dzisiaj tutaj są i pomimo tego, że polityką się w ogóle nie zajmujemy, jesteśmy od niej z dala, to tak to chcieliśmy właśnie zrobić, żeby zadedykować, bo wiemy, że oni walczą także o to, bo o los ludzi, którzy są tutaj we Wrocławiu razem z nami, którzy są w tej organizacji, są w stowarzyszeniu, bardzo ciężko mają, bardzo trudne życie. To też nie jest tak, że osoba niepełnosprawna zawsze jest uśmiechnięta, wesoła, wręcz odwrotnie jest. Więc cieszymy się, że mogliśmy sprawić odrobinę frajdy w ten dzień, a tą cyfrę 1074 wyraźnie zadedykować. W przerwie meczu z Piastem nastąpiło pożegnanie, podziękowanie 3 zawodnikom, ale tylko 2 było obecnych. Adam Kokoszka jest Toriera, bo Łukasza Madeja chyba nie było, nie widziałem go podczas przerwy tego spotkania. Twoim zdaniem to dobry ruch? Myślę, że tak, zwłaszcza Łukasz Madej i Adam Kokoszka. To... Mam na myśli oczywiście, czy nie przedłużenie kontraktów z tymi zawodnikami to dobry ruch, bo w sumie nie zadałem pytania. No i muszę zacząć dokładnie tak samo. Myślę, że tak, ponieważ no, pożegnanie na pewno Łukasza Madeje i Adama Kokoszki było jak najbardziej na miejscu. Te zawodnicy, można powiedzieć, zasłużeni dla Śląska, kilka lat we Wrocławiu pograli. Czy nie przedłużanie kontraktów było dobrym krokiem? Myślę, że tak. Adam Kokoszka nie ma pewności, jakby wyglądał po tej jednak dość ciężkiej kontuzji. Łukasz Madej młodszy już nie będzie, a mamy młodych chłopaków, którzy też pukają do pierwszego zespołu. Sitoriera tak naprawdę według mnie wykluczył się sam. Jemu się chyba coś się z nim stało. W pewnym momencie on według mnie już chyba nie chciał grać we Wrocławiu i ja tak to widzę, że robił wszystko, żeby się klub go pozbył, czy nie przedłużał z nim kontraktu. Fajnie, że dostał pamiątkową, jakąś tam pamiątkę od klubu, ale myślę, że no jednak to nie ten poziom, co Łukasz Madej i Adam Kokoszka dla klubu, to oczywiście nie ten poziom. Myślę, że Śląsk powoli robi miejsce dla nowych zawodników.
No myślę, że zdecydowanie tutaj przykład Mateusza Cholewiaka pokazuje, w którą stronę tak naprawdę Śląsk powinien pójść. Myślę, że nie tylko Mateusz Cholewiak, ale na przykładzie całego Górnika Zabrze możemy spojrzeć, że zawodników w pierwszej lidze można znaleźć. Można znaleźć zawodników, którzy po pierwsze będą tańsi niż ekstraklasowi, po drugie będą już ograni na poziomie, będą ograni w Polsce, co odróżnia ich od zawodników ściąganych z zagranicy, którzy często są po prostu ściągani i grają tylko dlatego, że są z zagranicy. Więc na pewno Mateusz Cholewiak pokazuje, że we Wrocławiu taki piłkarz również może się odnaleźć. To pokazuje aktualne plotki transferowe. Praktycznie każdy zawodnik jest z pierwszej ligi, poza dwoma zawodnikami, którzy grają w Niemczech. Każdy zawodnik z pierwszej ligi. Myślę, że są to nazwiska, są to na razie plotki transferowe, ale jeżeli dwie, trzy z tego grona uda się ściągnąć do Wrocławia, myślę, że to będzie dobry krok. Zwłaszcza, że to są młodzi i perspektywiczni zawodnicy, którzy po pierwsze mogą się w Śląsku jeszcze bardziej rozwinąć, po drugie podpisując z nimi długoletnie kontrakty, możemy jeszcze na nich zarobić, co tak naprawdę w naszej sytuacji finansowej jest jak najbardziej na miejscu. Paweł, znajdujemy się w miejscu wyjątkowym. Powiedzieliśmy o tym, że jesteś dzisiaj gospodarzem tak naprawdę trochę dla nas. Gościmy dzisiaj w siedzibie stowarzyszenia KKN, czyli Klub Kibiców Niepełnosprawnych i również w siedzibie projektu Kibice Razem. Powiedz proszę trochę więcej o tym miejscu. Kto tutaj może przyjść, kto może tutaj odwiedzać to miejsce? Jakie projekty są tutaj organizowane? Cieszę się, że mogę powiedzieć, że może tu przyjść każdy, bo to miejsce jest otwarte dla każdego. Tutaj mamy my jako Klub Kibiców Niepełnosprawnych swoje biuro, tutaj załatwiamy swoje sprawy, tutaj przyjmujemy gości, tutaj też możemy się spotkać chociażby po to, żeby porozmawiać o piłce nożnej, o tym, co najbardziej kochamy i o tym tutaj faktycznie jest najwięcej. Od niedawna mamy projekt, to znaczy ten projekt już jest od wielu lat realizowany, ale od niedawna wznowiliśmy w tym roku tak zwaną świetlicę dla kibiców niepełnosprawnych konkretnie. W każdy wtorek i każdy piątek popołudniami po godzinie 15 zapraszamy tutaj. Można będzie sobie po pierwsze przyjść, porozmawiać, napić herbaty, kawy czy pograć w jakieś gry planszowe, ale przede wszystkim zamierzamy organizować spotkania z bardzo ciekawymi ludźmi, ze sportowcami, z trenerami, działaczami, być może także urzędnikami, którzy będą mogli nam w czymś pomóc. Także tych spotkań już tutaj mamy na koncie bardzo wiele. A przy okazji wspólnie z ośrodkiem Kibice Razem, którym dzielimy to lokum, bo to tak naprawdę my jesteśmy też gośćmi tego ośrodka Kibice Razem, ale umówiliśmy się, że tak naprawdę razem gospodarzujemy sobie tutaj. Właśnie chcemy organizować też wspólne akcje, takie jak spotkanie z bardzo ciekawymi ludźmi. Ostatnio mieliśmy tutaj Jarka Szandrochę, który po prostu tak barwnie opowiadał o tym, jak od kulis wygląda jego praca, że spotkanie się przeciągnęło do ponad 2 godzin. I w zasadzie gdyby nie to, że no już Jarek musiał jechać z jakichś swoich innych obowiązków, to pewnie byśmy to siedzieli do późnej nocy, bo to jest człowiek, który po prostu potrafi opowiadać tak barwnie i tak ciekawie o Śląsku Wrocław i ma go tak w żyłach już płynącą krew tą zieloną i to serce też zielono-biało-czerwone, że aż naprawdę można było być dumnym z tego, jak ten człowiek fantastycznie się spełnia w roli tego promotora Śląska Wrocław. A propos tego miejsca też bardzo ciekawa wkrótce konferencja na Stadionie Wrocław 6-7 czerwca, konferencja Modern Football o kibicowaniu, o tym jak dzisiaj wyglądają stadiony, jak wygląda połączenie sportu i polityki, jak wygląda również ten ruch kibicowski obecnie dziś na świecie, bardzo ciekawi prelegenci, także zawsze to Ośrodek Kibice Razem co roku organizuje taką konferencję, tym razem będzie 8. edycja, więc troszkę jakby w imieniu Ośrodka Kibice Razem, z którym jesteśmy zaprzyjaźnieni, serdecznie zapraszamy do tego, żeby przyjść na tą konferencję i posłuchać, bo będzie na pewno bardzo, bardzo ciekawie. A propos tego jeszcze miejsca, no miejsce spotkań, dla nas to jest niezwykle ważne. Tutaj się spotykamy, tu możemy rozwijać też nasze przyjaźnie, tutaj ta sieć kontaktu przyjaźni się rozwija, bo powiem tak, no Klub Kibiców Niepełnosprawnych jest oczywiście stowarzyszeniem. W październiku stuknie nam 10 lat, będziemy pewnie to hucznie świętować. Cieszymy się z tego, że wyjechaliśmy na mecze Śląska grubo ponad 100 razy, że tych wyjazdów mamy tyle, że już nie potrafimy ich zliczyć, że tych kilometrów przejechanych jest po prostu setki, tysiące kilometrów, ale najważniejsze jest to, że dzięki temu Klubowi Kibiców Niepełnosprawnych stworzyła się grupa fantastycznych przyjaciół, ludzi, którzy są oddani, którzy sobie pomagają wzajemnie i to jest najbardziej cenne w tym naszym ruchu. Kamil, wracając do plotek transferowych, Kamil Wacek otrzymał
pierwszą szansę w pierwszym składzie od 8 meczów. Ostatni raz zagrał w pierwszym składzie przeciwko Legii Warszawa przy Łazienkowskiej. Później przez 8 meczów grał tak zwane ogony, z czego tylko raz był jeszcze w Szczecinie, przepraszam, w pierwszym składzie, ale tam został zmieniony. Twoim zdaniem on wykorzystał szansę na to, by nie musieć spekulować, czy warto rozwiązać z nim kontrakt? Myślę, że nie warto rozwiązywać kontraktu z Wackiem, to po pierwsze. Po drugie, swoją szansę wykorzystał, ale nie do końca. Według mnie, według mojej oceny, z trójki środkowych pomocników był jednak najsłabszy, mimo asysty drugiego stopnia, bo to Wacek rozprowadził kontrę i on zagrał do Łuczaka, który... Boże, jak mi serce zadrżało, jak zobaczyłem, że ta piłka trafiła do Kamila Wacka. W tym momencie widziałem, jak Daniel Łuczak wychodzi na prawym skrzydle i prosiłem w myślach Kamila Wacka, żeby podał w tempo do Daniela Łuczaka, i to się rzeczywiście udało. Wielkie brawa za to. On podał w tempo, przeczekał akcję, przeczekał sekundę, zagrał idealnie do Łuczaka. Łuczak wystawił na tacy piłkę do Robaka. Mimo tej asysty drugiego stopnia, tak jak wspomniałem wcześniej, według mnie był jednak najsłabszym piłkarzem z tej trójki. Ale tutaj mogę być nie do końca obiektywny, bo jestem wielkim fanem talentu Maćka Pałaszewskiego i podoba mi się każda jego wizyta na boisku, dlatego tutaj nie do końca jestem niestety obiektywny. Natomiast patrząc na przebieg spotkania, jednak team leader też zagrał według mnie lepiej, ponieważ był jedyny ustawiony na szóstce. Wacek dostał więcej swobody. Maciek Pałaszewski tak naprawdę kreował sobie miejsce w środku pola, gdzie chciał, więc lider miał bardzo trudne zadanie, bo on sam musiał trzymać na szóstce zespół i według mnie dał radę. Stąd właśnie moja ocena Wacka jako najsłabszego z tej trójki, ale to już jest jednak lepsza wersja Wacka niż tą, którą mieliśmy przyjemność czy nieprzyjemność oglądać, czy to we Wrocławiu, czy na wyjazdach. No cóż, po raz kolejny oddaliśmy inicjatywę zespołowi, który przyjechał do Wrocławia, bo Piast Gliwice miał przewagę w posiadaniu piłki. Szczególnie w drugiej połowie, tutaj mam raport dostępny na stronie Ekstraklasy z tego meczu, i na początku drugiej połowy Piast miał 72% posiadania piłki w tym okresie, czyli tuż po przerwie, i później co prawda ta przewaga trochę stopniała, natomiast do końca meczu to Piast był stroną przeważającą. Chcielibyśmy, rozmawialiśmy o tym ostatnio z Kacprem Cyzotą w 13 odcinku naszego magazynu, chcielibyśmy, żeby ten Śląsk zaczął dominować nad przeciwnikiem, ale pewnie na to trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Być może pomoże w tym Maciej Pałaszewski w przyszłym sezonie. No to już jego chyba drugi mecz w podstawowym składzie. On z Pogonią też wyszedł. W podstawowym składzie. Więc Tadeusz Pawłowski daje mu coraz więcej minut, coraz więcej szans. Moim zdaniem bardzo chciał Maciek Pałaszewski, bardzo się starał, był zaangażowany, starał się brać udział w każdej akcji, ale grał bardzo asekuracyjnie. Po raz kolejny podania, które wykonywał, to były podania najczęściej do najbliższego kolegi na boisku, więc trzeba myślę, że jeszcze trochę dać mu czasu na wejście tak naprawdę do Ekstraklasy, bo on ciągle jest tym zawodnikiem, który, można powiedzieć, debiutuje w Ekstraklasie. Jeśli mogę się wtrącić a propos Maćka Pałaszewskiego, bo też taka ciekawostka o tym sobie. Ostatnio też rozmawialiśmy między innymi z Jarkiem Szandrochą. Kibic zauważy, Maciek Pałaszewski bardzo dobrze wygląda. To jest świetnie przygotowany piłkarz i też o tym rozmawialiśmy, że przyjął bardzo dobrą drogę do swojego rozwoju, dlatego że on w tej chwili jest na pokojach, zawsze na zgrupowaniach z Piotrkiem Celebanem. I okazuje się, że te bardzo dobre wzorce po prostu też na Maćka przechodzą. I nawet ostatnio o tym Jarek Szandroch od nas mówił, że w momencie, kiedy Piotrek Celeban, a wiemy, jaki jest jego styl mniej więcej życia, powiedzmy o godzinie 22 idzie sobie spać, no to przecież ten Maciek nie może w tym samym czasie rozwijać się w jakichś tam innych rzeczach pokoju, musi być cisza, więc też idzie spać. Kiedy Piotrek rano wstaje czy pójdzie pobiegać, to on robi to razem z nim. Więc jest nadzieja, że ten talent będzie nam się bardzo rozwijał, bo myślę, pod okiem, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne takiego człowieka jak Celik, to chyba każdy sportowiec młody marzy o tym, żeby mieć takiego mentora. No może drugi sezon z rzędu rozegrać w całości, prawda, Piotr Celeban, więc to może być niesamowity wyczyn naszego obrońcy. Kamil, przed nami mecz z Arką Gdynia.
Jedni powiedzieliby, że mecz o nic. Ja uważam, że to mecz o udowodnienie sobie i kibicom, że Śląsk w przyszłym sezonie stać na coś więcej niż grupa spadkowa. I udowodnienie również kibicom, których niestety zabraknie na tym meczu, bo marszałek, czy wojewoda pomorski chyba, tak, czy zachodniopomorski, pomorski zabronił, tak? Zamknął sektor gości na to spotkanie. Za chwilę dopytamy, czy KKN się tam wybiera. Wybiera się? Niestety nie wybieramy się, dlatego że Arka Gdynia nie tylko z kibicami tak zwanymi pełnosprawnymi, ale również z niepełnosprawnymi nie potrafi jeszcze postępować. To jest jedyny klub, który bardzo mocno się wyróżnia negatywnie pod tym kątem. I naprawdę Śląsk tym bardziej ma wiele tutaj powodów do tego, żeby po prostu w Gdyni wygrać. Już nie wspomnę o historii. Śląsk Włocław na Arce Gdynia kilka razy się sparzył, niekoniecznie w dobrym świetle i niekoniecznie tylko i wyłącznie na boisku. Naprawdę ma coś do udowodnienia w Gdyni. Zdecydowanie tak. No i może to być drugie z rzędu zwycięstwo wyjazdowe, tak? Dobrze pamiętam? Bo wygraliśmy w Niecieczy, później graliśmy dwa spotkania u siebie chyba, tak? Już nie wiem, czy dobrze to wszystko... Nie, Krakowia jeszcze była, przepraszam, Krakowia. Natomiast jest szansa, że wygramy drugi mecz wyjazdowy w tym sezonie i ten bilans zostanie poprawiony. Jakiego ty spotkania się spodziewasz w Gdyni? Przede wszystkim muszę się wycofać ze swoich słów. Wyżej nie będziemy, ale również niżej już nie spadniemy, o czym mówiłem w pomeczowym komentarzu. Tam też wspominałem, że jest to mecz o pietruszkę. No i tak to właśnie wygląda. Jest to niestety mecz o pietruszkę dla jednych i dla drugich, ale jest to również mecz, szansa dla, myślę, że dla tej samej jedenastki. Myślę, że tutaj Tadeusz Pawłowski nie powinien rotować specjalnie składem. Myślę, że ta dokładnie, ta jedenastka powinna dostać swoje szanse. Zwłaszcza, że no wiele na to wskazuje, że mogłaby to być jedenastka zawodników, którzy zostaną w klubie na przyszły rok, co akurat byłoby dobrym ruchem, żeby jeszcze ze sobą pograli. Myślę, że kolejna szansa dla Maćka Pałaszewskiego, jak już wspomniałem. Dla Kamila Wacka przy nieobecności Michała Chrapka jak najbardziej. No tutaj ewentualnie można by się zastanowić, czy za jednak bardzo dobry sezon nie dać szansę od początku Arkowi Piechowi w miejsce Marcina Robaka, bo jednak Arek Piech w momencie, w którym Marcin Robak przestał strzelać, to Arek Piech ciągnął naszą grę. Myślę, że przez pryzmat całego sezonu zasłużył na to, żeby w ostatnim meczu zagrać dłużej niż 10 czy 15 minut. Dlatego uważam, że tutaj Tadeusz Pawłowski, jeżeli już powinien się nad czymś zastanowić, to tylko wymiana Marcina Robaka na Arka Piecha. Nie do końca zgodzę się również z różnymi głosami, które mówią, że to powinien być mecz szansy dla młodych. No nie do końca, bo widać przykład Maćka Pałaszewskiego pokazuje, że bycie młodym musi iść również za tym, że bycie młodym, ale również pokorą. Pokorą trzeba pokazywać. Maciek Pałaszewski cierpliwie czekał na swoją szansę, jak już ją dostał, wykorzystuje. Daniel Łuczak również przez większą część sezonu był kompletnie pomijany przy kadrze meczowej, kadrze, nie mówiąc już o pierwszej jedenastej, czy w ogóle wejściu na boisko. Dostał swoją szansę, wykorzystuje, gdzieś jednak zginęli Poprawa, Bergier, Łyszczarz. Jest to też spowodowane tym, że walczą na innych frontach, ale mimo wszystko jednak oni mieli swoje szanse. Może wykorzystali, może nie, ale oni chyba nie do końca mają taką pokorę w sobie jak Maciek Pałaszewski czy Daniel Łuczak, więc stawianie na młodych, tak, z rozsądkiem i tak jak powiedziałem, mecz mimo wszystko, że o pietruszkę, to tym samym składem, żeby się jeszcze zgrywali. Tak jak powiedział Paweł, no mecze Śląska Wrocław z Arką Gdynia mają swoją historię. Ja nie zapomnę nigdy meczu przy Oporowskiej, kiedy Śląsk zdobył wicemistrzostwo Polski. Arka Gdynia spadła wtedy z ligi. W Arce gra Tadeusz Socha. Z Arki Gdynia odchodzi trener Leszek Ojrzyński, chociaż można powiedzieć, że Arka pod wodzą tego trenera osiągnęła dużo więcej niż ktokolwiek mógłby przypuszczać, więc na pewno piłkarze Arki będą chcieli się godnie pożegnać ze swoim trenerem. Ja wbrew temu, że to jest ostatni mecz sezonu, mecz teoretycznie o nic, uważam, że to będzie naprawdę ciekawe spotkanie. Natomiast w Śląsku to może być pożegnanie graczy wypożyczonych.
Mamy czterech takich zawodników. Dwóch z nich ma szansę wystąpić w tym meczu. To oczywiście Timmy Reader. Drugi to Mateusz Lewandowski. Na pewno nie wystąpi Michał Mak i Boban Jowicz, którego nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze pamięta we Wrocławiu. Na pewno pożegnamy się z Makiem i z Jowiciem. Nie, przepraszam, z Lewandowskim i z Jowiciem. Pytanie, co z Riderem i z Makiem. Czy wiemy coś na ten temat? Mówi się, że mają dostać propozycję przedłużenia kontraktu czy wypożyczenia do Wrocławia. Myślę, że Team Reader udowodnił, że jednak na tą szansę zasługuje. Michał Mak. Tak, to ja się też pomyliłem, tak. Michał Mak, no on ma niesamowitego pecha. Zresztą jak swój brat, są po prostu bardzo kontuzjogenni, ale mają talent. Jeżeli Gdańsk nie będzie robił problemów, myślę, że Śląsk powinien Michała Maka zatrzymać, zwłaszcza, że po odejściu Łukasza Madeja trochę jednak tych skrzydłowych może brakować. Myślę, że Michał Mak, jeżeli wróci do zdrowia, na pewno będzie nie tylko uzupełnieniem kadry, ale również wzmocnieniem, bo jest to jednak jeszcze perspektywiczny, już ograny zawodnik, no i jednak z dużym potencjałem, który niestety no, przez kontuzję nie może w pełni pokazać. Ale moim zdaniem, jeżeli jest na to szansa, powinien zostać we Wrocławiu jak najbardziej, razem z Riderem. Paweł, kiedyś w mojej głowie pojawił się taki pomysł i chciałbym o nim publicznie powiedzieć. Czy wyrazilibyście zgodę, żeby kamera Śląsk.netu pojawiła się kiedyś na waszym wyjeździe, żeby pokazać ten wyjazd od kulis? Z wielką przyjemnością już kiedyś takie materiały robiliśmy. Zapraszamy serdecznie redakcję Śląsk.netu, żeby z nami pojechała. Myślę, że to będzie również dla was bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, bo wiem, mamy do siebie ogromny dystans i żarty, jakie tworzymy sobie sami z siebie, są tak niesamowite i ludzie, którzy czasami z zewnątrz nas obserwują i słuchają, twierdzą, że po prostu mamy troszkę lekko pod sufitem, nie do końca poukładane, ale chodzi o to, żeby mieć dystans, żeby też się z siebie móc pośmiać, dlatego ten boost jest zawsze bardzo wesoły i rozmawiam tam o wszystkim, o nie wiem, sytuacji w Chinach, jak mówi Michał Fitas, o w cudzysłowie polityce, o tym, co się dzieje gdzieś, nie wiem, na dyskotekach, o wszystkim się rozmawia, również, nie wiem, o seksie, o każdych innych sprawach, jak każdy normalny człowiek, także zapraszamy, będzie bardzo wesoło. To chętnie skorzystamy i składamy publiczne w takim razie zobowiązanie, że w przyszłym sezonie wybierzemy się razem z wami, jeżeli zaproszenie będzie aktualne, na mecz wyjazdowy z Stowarzyszeniem Klubu Kibiców Niepełnosprawnych Śląska Wrocław. To był 14 odcinek magazynu Tylko Śląsk. Jak zwykle z wyjątkowym gościem w wyjątkowym miejscu. Będziemy jeszcze tutaj przez chwilę rozmawiać. Jutro w piątek będziecie mogli zobaczyć dogrywkę naszego magazynu. W dogrywce oprócz pytań, które się pojawiły na mediach społecznościowych, na naszym Twitterze, na naszym Facebooku, jeszcze kilka pytań od nas się trudnych pojawi, jeszcze sobie przez chwilę porozmawiamy. Oglądajcie nas, subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia, dziękujemy. Paweł Parus był naszym gościem. Bardzo dziękuję, bardzo mi było miło. I Kamil Kuleta razem ze mną się chyba pożegnamy. Dzięki, do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękujemy.